Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy wieczorny spacer po lokalnych marketach. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka. Owoce morza. Patrz, jakie duże. Patrz. Paluszki, da? Tu są po tej stronie chyba same te... Ty widzisz to, co ja? Jakie duże! A what is to? Co to jest? To jest ten... Pachnie jak jabłko. Takie potężne. Zobaczcie te szczypce. Ale krawy duże. To jest mały rekin. Szar? Nie, tak. Akula. Baby Shark. Baby Shark. Za 100 batów. No i tutaj jako serwetkę dostałem rolkę papieru toaletowego. No ale cóż, cel uświęca środki, jak to powiem. Ja się śmieję, że dostałem serwetki tutaj od pani. No ale jak to mówię, właśnie cel uświęca środki. Możecie życzyć z Nie wiem, czy słyszycie ten szum. Coraz bardziej taki fuk. Jest po prostu oberwanie chmury. No widzicie? Rozkładają szybko namioty nad jedzącymi, bo po prostu jest jedno wielkie oberwanie chmury. Po prostu leje jak z cebra. Zobacz, które są fotki. Jeszcze pada deszcz. Widzicie, z jaką precyzją pani kroi tego banana po skosie. To są płatki migdałów teraz. Będziemy to chrupać, bo to jest bardzo krótkie się ciasto robi wtedy. Okay. Later.
Tu są lody z dodatkami. Tak wyglądają. Za 100 batów. Myślę, że tu przyjdziemy, ale nie tu dzisiaj. Kukurydzie się parzy. Świeżutka. I to na parze, nie żaden grill. Jaki zapach. Tu pan, nie wiem co robi, jakieś kuleczki. Pączki może, bo tak to wygląda jak na pączki w głębokim oleju. Nie, to są słodkie ziemniaki. Sweet potatoes. A tu ma z sezamem. Patrzcie, patrzcie. Co chcecie? Co chcecie? Na prawo to, na lewo to. Ziarełko. Tutaj jakieś ogonki, krewetki wystają. To jest, to jest. Zaraz będę jedzone. Będzie jedzone. Będzie jedzone. Smacznego. Kręcą tak, jakbyście te lody kręcili. Widzieliście te lody? Tak, tak, tak. Rewelacja. No, rewelacja. I smaku też. Też bardzo spróbować. Próbkę mieliśmy. Idziemy. Takie małe nóżki. Korean chicken. Ty, ale wreszcie widzę jakieś wytwory z ziemniaków. To w Polsce to kupienia normalnie. No to robią na tym. Na każdym bazarze. Oni się stęsknili za ziemniakami. Po tygodniu. Patrz, otwiera się. Wychodzi. Wychodzi. Wychodzi szydło z worka. Odkryliśmy, że tu jest jeszcze większa hala targowa wewnątrz tego budynku. To jest pod dachem, więc ceny będą wyższe. Mango? Tu jest po 50 mango. Twarde. Co? Patrz jakie duże, zobacz. Super. Ty patrz, a to co to jest to? Zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz. Patrz. To jest ten, jak on się nazywa. Twój ulubiony. Grapefruit? Tak, grapefruit. Grapefruit? Red grapefruit. To jest white grapefruit. Jezu, ale kurde, w życiu nie widziałem takiego grapefruita, patrzcie. Zobaczcie. Zaraz się pali cała instalacja. Jakie to potężne. Się niesamowite. No ale tutaj zobacz, obok takie właśnie z powrotem. Nie mogę. A jakie tu kokosy są duże. Takie... I tanie są, 35, kupujemy zaraz. Na wypicie. A tu są duriany. Duriany, takie ostre. Takie ostre. How much? 1 kilo, 200. No, za 150 taki kawałek, nie? Tutaj. O, to jedliśmy w Wietnamie. Bardzo dobre. Mangusti. Jak? Mangusti. Mangusti. Yes. Aha. Ale tu mango, mango po prostu leży. How much? 60. Ile? 1 kg 60. 60. Nie no, mango tutaj leży po prostu. Leży i się cieszy. W Wietnamie to naprawdę musieliśmy się naszukać. A tutaj proszę. Nie, nawet nie. Zobacz ile durianów. A teraz pójdziemy zobaczyć owoce morza. Wow. Patrz jak. O, tam się biją. Full position.
Patrz, jakie piękne muszle. Tu kraby. Dobra, nie męczmy. O jest, Maria. Jestem ogromny. Macie king kraba, który waży około 2 kg. O kurde. Oj, 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 oj. Ой, бога. Хомар? What is this? Хомар? Лосте. Лосте? Yeah, what do you mean? Ale najwięcej chomarów jest. Ale zobacz, jakie piękne, takie skórzane. Jakby był szyty ten kubraczek cały, to zaraz wyleci mnie i uszczypnie. A, no widzisz jaki ten jest piękny. O, jaką kamizelkę ma zajebistą. Ty, ale taki piękny jest. Zobacz, jaka kolorowa kamizelkę ma. Ten cały odwłok, taka panterka. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? O, jest! Pani do nas robi kokosa? Okej. Rurkę weź. Czy słomkę?